Drodzy Państwo, ja ogromnie cieszę się z Państwa obecności. Witam bardzo serdecznie zawodników, trenerów, działaczy. Witam bardzo serdecznie sędziów, publiczność, która będzie obserwowała te zawody. Proszę Państwa, zawodnikom życzę sukcesów, natomiast Państwu, uczestnikom pośrednim, a więc obserwatorom, życzę dobrego odbioru. Wszystkiego dobrego. Nie jest to sport, w którym można sobie łatwo zrobić krzywdę. Tu bardziej chodzi o kontrolę przeciwnika. Chodzi o to, żeby zdominować przeciwnika, czyli generalnie walka odbywa się w większości w parterze. Oczywiście są punkty za rzuty judockie bądź zapaśnicze, ale rzut na plecy do czystej pozycji nie kończy walki. Jest to sport, który pokazuje, jak wiele można zdziałać leżąc na plecach, czyli w tej do niedawna jeszcze uważanej w sportach walki takiej przegranej pozycji. Te zawody już się wpisują w ten kalendarz, gdzie ci czołowi zawodnicy biorą pod uwagę i chcą ten start zaliczyć. Poza tym uważam, że świetna obsada sędziowska jest. Niektórzy sędziują i startują, niektórzy po prostu sędziują, ale można z nich zrobić taką naprawdę bardzo kompetentną kadrę sędziowską, z racji tej, że przez wiele lat walczyli, zaczynali to jiu-jitsu w Polsce tworzyć i tak dalej, i świetnie odczytują walkę, dlatego nie ma, no nie uniknie się tego, ale nie ma zbyt wielu błędów i te walki są naprawdę fair play. No fajnie, jakby ta impreza była cykliczna, jakby to się naprawdę Jakubowi udawało dopinać i jest to w zasadzie w tym roku taka pierwsza impreza otwierająca sezon startowy i no i uważam, że jest udana i ten sezon z racji tej wiem, że zapowiada się bardzo ciekawie.
Siema, jestem z Warszawy, z Akademia Gorilla. Przyjechaliśmy tutaj dosyć dużą ekipą, 15-osobową. Jesteśmy młodym klubem, ale wystawiliśmy około 15 zawodników. Bardzo dużo z nas zdobyło medale. Były z nami też dziewczyny, które też zdobyły medale. Organizacja uważam, że jest super, super klimat. Zjeżdżaliśmy 350 metrów pod ziemię i myśleliśmy, że będzie naprawdę ciężko, ale się okazało, że jest dużo powietrza, super organizacja, naprawdę bardzo mili ludzie, przyjaźni ludzie, więc generalnie git. Tak, zająłem pierwsze miejsce, było mi dość trudno, ponieważ moja kategoria została połączona z dwoma kategoriami, które były wyżej. To znaczy musiałem walczyć z chłopakami, którzy walczyli 115 kg, sam walczyłem, miałem walczyć do 94. Walczyłem również z chłopakami, którzy walczyli 115, 110 kg, więc naprawdę było ciężko. Na szczęście jiu-jitsu jest taką sztuką, że pozwala zwyciężyć również tym mniejszym, czego dowodem jest ten medal. Pozdrawiam wszystkich.